No ale pan mówi, że nie jest pan politykiem i nie jest pan za politykami, a przecież był pan członkiem Platformy Obywatelskiej, był pan w ruchu Palikota. To jednak jest pan profesjonalnym politykiem. No nie, dla mnie profesjonalny polityk to był przede mną tutaj w studiu pana Jana, tak? Pan Marcin Kierwiński, zresztą z nim się znamy, z Platformy Obywatelskiej. Znaczy ja rzeczywiście angażowałem się w ruch Platformy Obywatelskiej, kiedy ona była ruchem oddolnym obywatelskim. Ja się spotykałem w kole na Mokotowie, nie wiem, z lekarzem lokalnym, z innym przedsiębiorcą. No i w pewnym momencie przyszła ekipa pana Pawła Piskorskiego i z tego ruchu obywatelskiego zrobili formację polityczną, z której ja od razu się wymiksowałem. Zaskoczyło to pana, że tak, ja byłem całkowicie niedoświadczony. Formację polityczną zarządzaną przez zawodowców, cwanych zawodowców? Znaczy, ja szczerze mówiąc byłem wtedy młodym człowiekiem, i zupełnie niedoświadczonym politycznie, i wydawało mi się, że po tych wszystkich obrzydlistwach, które oglądaliśmy w wydaniu AWS-u i SLD, szczególnie w końcówce, no będzie czas na coś nowego. No, rozczarowałem się. Z Januszem Palikotem to już piłeczka była bardzo krótka, ponieważ po 2 miesiącach też budowania ruchu oddolnego, bardzo spontanicznego, okazało się, że Janusz po prostu ma model identyczny, czyli wodzowski zamordyzm, więc byłem jednym na 10 tysięcy zgłoszonych do ruchu Palikota, którego Ryfiński z Jenę nie przyjęli. A wie pan, tą samą historię przeszedłem teraz z Pawłem Kukizem, tylko zajęło mi to tydzień. To znaczy Demokracja Bezpośrednia podpisała z Pawłem Kukizem porozumienie o współpracy, miało być partnerstwo, miała być demokracja, miał być ruch oddolny, po czym Paweł Kukiz złamał wszystkie postanowienia porozumienia i zaczął nami dyrygować jako wódz, więc szybko się rozstaliśmy. Ma 6% w sondażach, a wy 0,60%. Ja mu życzę nawet i 60%, ale uważam, że rewolucja antyestablishmentowa z twarzą Beger to jest po prostu obciach, więc ludzie, którzy głosują, a czy zamierzają głosować na Pawła Kukiza, powinni się zastanowić.